Dzień dobry Państwu, nazywam się Leszek Siatka, jestem prezesem firmy Pomoc. Jesteśmy na terenie naszego zakładu. Między innymi w tej chwili trwa odprawa pojazdu z naszymi wyrobami. Są to wozy asenizacyjne, które jadą do naszych dealerów. Oprócz wozów asenizacyjnych, dla szeroko rozumianych, produkujemy też serię rozsiewaczy do wapna i różnych nawozów. Tak jak wspomniałem, produkujemy rozsiewacze, są to rozsiewacze o małych i dużych ładownościach, czyli dwutonowe, trzytonowe, czterotonowe, 7, 10, 12 i 16-tonowe, ten, który akurat stoi tutaj za mną. Jest to nowość po prostu o tym tonażu, jeszcze nikt takich dużych rozsiewaczy nie wykonał. Robimy je z różnych materiałów, z blachy czarnej, z nierdzewki i pokrywamy też różnymi powłokami lakierniczymi. W tym miejscu mamy m.in. rozsiewacze o ładowności 10 ton, wykonanych w różnych wersjach. Ten jest na przykład ze stali nierdzewnej, te są wykonane z blachy czarnej. Tam obok jest UPR4, wykonany z przenośnikiem taśmowym. Już generalnie natomiast firma produkuje wszystkie swoje rozsiewacze z przenośnikami łańcuchowymi, które uważamy, że są lepsze. Tak jak już wspomniałem, budujemy wozy asenizacyjne z metalu, ale także i z tworzyw sztucznych. To jest przykład beczki o pojemności 18,5 tysiąca litrów ze specjalną ramą, która jest sprzężona z dyszlem regulowanym hydraulicznie, a w ogóle maszyna wyposażona jest w pompę Wangena o bardzo wysokiej wydajności. Mamy przykład maszyny przeznaczonej dla firm komunalnych. Jak widać, technika i sposób wykonania jest tutaj bardzo zaawansowana.